Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Trash Talk. Dzisiaj witamy przedstawiciela Timberwolves, Jamjack, Timberwolves.pl. Witam Cię bardzo serdecznie. Siema, siema. Tutaj muszę tylko wrzucić, jeżeli chodzi o nasz konkurs z książką z poprzedniego odcinka. Wyniki będą w następnym podcaście, żeby też dać Wam więcej czasu na komentowanie poprzedniego materiału. Zachęcam do komentowania tego klipu. Zostawienie łapki w górę i subskrypcji i szybko przechodzimy do Timberwolves, bo to dzisiaj jest najważniejsze. I pierwsze pytanie. Jakie było Twoje wrażenie, gdy usłyszałeś o tym tradzie, że pozyskujecie Rudy'ego Goberta? No za niemałą cenę, bo Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmoro, Walker Kessler, Jared Vanderbilt. Myślę, że to jest to nazwisko, którego ewentualnie kibice Timberwolves mogą żałować najbardziej. Cztery pierwszorundowe piki i jeden swap. Pierwszej no, rundy. Bo cena nie mała. Generalnie wszyscy złapali się za głowę. Ale no raz, że żeby pozyskać All-Stara i gościa, który jest blisko All-NBA, to trzeba zapłacić, szczególnie jak się operuje na małym rynku, tak? No bo mogło być tak, że gdyby zwlekali z tym tradem, to ktoś mógłby ich przelicytować, bo jednak Cobert to jest uznana marka w lidze. A druga sprawa, no kluczowe były te ruchy, które były później, tak? No bo mogło się wydawać w tamtym momencie, że cała głębia no, zniknęła, a potem nagle zostało podpisane kilka wartościowych graczy, którzy uzupełnili te luki po tych graczach, którzy zostali oddani. I no wiesz, mając takiego gościa jak Goberta w drużynie, też wiadomo, że on zapewnia bardzo, bardzo dobrą liczbę wygranych w sezonie regularnym, to chętnie ludzie pewnie do Timberwolves przyszli dzięki temu. Nie wiem, Kyle Anderson wspominał, że widzi, że tu się dzieje coś dobrego i że ten transfer wywołał u niego takie wow, że wiesz, że zdecydował się grać w Minneapolis, mimo że tam, wiesz, nie jest jakiś duży rynek, zimno i tak dalej. To ma znaczenie, wiesz. Gracze mają respekt u Rudego i jak masz gościa, który ci, wiesz, twój błąd w obronie naprawi, to na pewno się gra łatwiej, więc myślę, że to też jest, nie jest bez znaczenia, tak? Też tutaj od A razu. jeśli chodzi o piki, no nie wiem. Zakładając, że jak będą w playoffach co roku, no to nie są jakieś super piki, tak? A McDaniela zachowali, to było najważniejsze w tym tradzie, tak? Były spekulacje, że mogli oddać dwa piki mniej i oddać McDaniela. I żeby były takie rozmowy. No i teraz pałeczka po stronie McDaniela, żeby udowodnić, że jest wart tych dwóch pików, tak? Ale tu mamy już gościa, który już w playoffach był przydatny, a nie ma co czekać, tak? Z takimi zawodnikami w takim wieku jak Kat, Gobert czy Dilo, to trzeba wygrywać już teraz. No i wiesz, Ant też, im szybciej będzie wygrywał, tym większe prawdopodobieństwo, żeby chciał zostać, tak? Jeżeli chodzi właśnie o, jeszcze kontynuując temat Rudy'ego Goberta i jego współpracy z Katem, tak zastanawiałem się, bo szczerze powiedziawszy, jakby Kata trzeba do Kata. Goberta trzeba docenić za to, co robił w Indianie, w Utah Jazz, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że przynajmniej moim zdaniem nie jest to zawodnik, który da tobie mistrzostwo. To jest zawodnik, wiele razy to powtarzam, to jest zawodnik, dzięki któremu to mistrzostwo możesz zdobyć, mając go w składzie, ale to nie jest ta pierwsza czy druga opcja, bezpośrednio druga opcja być może w zespole, która do tego mistrzostwa siebie doprowadzi. A w perspektywie, jakby patrząc na roster Timberwolves, właśnie gdzie ta jedynka, dwójka cały czas, myślę, rozgrywa się między Katem a Antem, myślę, że w tym roku ze zdecydowanym wskazaniem na Antonego Edwardsa, to Rudy Gobert jako ta trzecia opcja w ofensywie. Jako ta trzecia opcja w drużynie, bo w ofensywie tą trzecią opcją pewnie będzie D'Angelo Russell, ale jako ten trzeci najważniejszy zawodnik w drużynie, myślę, że nie mógł trafić lepiej. Gobert nie mógł trafić lepiej i Minnesota nie mogła trafić lepiej. Fakt, że dużym kosztem, ale jeżeli Gobert miał gdzieś trafić w NBA, to myślę, że w Timberwolves we współpracy z wielokrotnie, to też mówiliśmy, najlepszym ofensywnie centrem w lidze, czyli Katem, to może śmigać. No wiesz, no w tej chwili Kat się przestawia na czwórkę, więc można powiedzieć, że jest jednym z najlepszych wysokich, tak? No bo oni będą rotować na pozycji centra cały mecz. A jeśli chodzi o dopasowanie Rudego, no tak naprawdę największą bolączką Timberwolves w zeszłym sezonie
były zbiórki w obronie i obrona obręczy. No i no widzisz, dołączył do nich gość, który jest najlepszy na świecie, więc to mówi samo za siebie, tak? I teraz takie gadanie, że Kat nie będzie miał przestrzeni w ataku, nie będzie zdobywał tylu punktów, no to zapraszam do obejrzenia kilku spotkań z poprzedniego sezonu, gdzie w pierwszej piątce wychodził Vanderbilt, tak? Który no, jest jeszcze gorszym graczem w ataku niż Gobert. Zarzuca się Gobertowi, że jest mało przydatny w ataku, a Vanderbilt to no, jeszcze półka albo dwie niżej, tak? Nie miał dobrych dłoni do łapania piłek, nie stawiał takich dobrych zasłon jak Rudy, tak? Więc uważam, że to, wiesz, nie szkodzi atakowi, który był bodajże najlepszy w kalendarzowym roku 2022, a obronę powinno poprawić, tak? Było top 13 w zeszłym sezonie, a tutaj sam Rudy Gobert powinien zapewnić top 10 albo i lepiej, nie? Także no, cena duża, ale jak się potem nad tym zastanowić, to dopasowanie jest świetne i no największa nadzieja, żeby uruchomić grę pick and roll z D'Lo. Ostatnio jak D'Lo miał rolującego centra, takiego wiesz, ponadprzeciętnego, to był bodajże debiutujący Jared Allen, pierwszoroczniak, to został All-Starem, no bo cała gierka D'Lo, znaczy no nie cała, ale najlepiej się czuje w aktach pick and roll, gdzie może rzucić pola pas pół dystansu albo rzucić loba, tak? Tego nie było w tym Timberwolves kompletnie, bo Kat jak stawia zasłony, to woli odpłynąć, zrobić pop i troje rzucać. A Rudy będzie po prostu biegał na te loby. Wiesz, to też ma być tak, że w całym meczu są trzymać parami albo Ant plus Kat, albo D'Lo plus Gobert, tak? Czyli będzie dużo minut D'Lo plus Gobert przeciwko rezerwowym. No to powodzenia dla wszystkich rezerwowych rozgrywających, żeby się przyciskać przez zasłony, tak? No tak. Wcale nie musi być tak, że Rudy nie będzie istniał w ataku, a no, w obronie to wiadomo. Znaczy, Rudy'ego Goberta przede wszystkim trzeba umieć w ataku wykorzystać, bo oczywiście swój skillset jako czysto techniczny ma ograniczony, ale jeżeli go dobrze wykorzystasz, to przy jego wzroście, przy jego atletyzmie, on tobie te łatwe punkty będzie dostarczał. A koniec końców doceniamy w baskecie te piękne zagrania, trójki, stepbacki, ale łatwe punkty są tą najważniejszą częścią koszykówki. I dzięki temu wygrywasz mecze, później wygrywasz tytuły, tak? To być może w tym roku dla Timberwolves jeszcze będzie, a może nawet na pewno za dużo, ale jeżeli chcą budować coś więcej, to muszą patrzeć też na te właśnie małe rzeczy. To porozmawialiśmy o parze tych podkoszowych i myślę, że teraz pora na tego najważniejszego zawodnika w zbliżającym się sezonie, czyli na Antonego Edwardsa, bo wiele osób się spodziewa, w tym także ja, że to może być ten sezon, gdzie o Antonym Edwardsie nie będziemy już tylko spekulować, czy on należy do tych najlepszych w lidze, tylko on już będzie jednym z tych najlepszych zawodników w lidze po tym, co pokazał nam przez 2 sezony dotychczas. No, najwięcej pokazał w serii z Memphis, tak? On był tam już chyba nawet lepszym zawodnikiem niż Kat. No, trójkę na coraz lepszym procencie, pół dystans dołożony, a no, pierwszy krok jest błyskawiczny. Podobno dorzucił masę mięśniowej jeszcze, żeby wiesz, lepiej wymuszać faule albo kończyć spod obręczy, bo z tym miał problem w całym sezonie. No, wszyscy tutaj w redakcji u nas na Facebooku liczymy na ten taki third year leap, tak jak miał Dwayne Wade, tak? Jak wszedł do finałów i tam wymiatał. I to no, jak wszystko dobrze pójdzie, to jest wcale niewykluczone, że on się wbije do All-Star i nie wiem, do trzeciej piątki NBA albo coś takiego. To wszystko w jego rękach, tak? Na pewno organizacja będzie z nim duże nadzieje, no bo inaczej nie szliby tak all-in po tego Goberta, tylko jeszcze poczekali chwilę, tak? Też. No i w meczu preseason tej nocy wyglądało świetnie, no ale to tylko preseason, tak? Ale wciąż wydaje się, że będzie jeszcze lepszym graczem niż rok temu, a pod koniec zeszłego sezonu w playoffach było naprawdę nieźle. A kto twoim zdaniem, właśnie jeżeli już rozmawiamy o Kacie i Edwardsie, kto twoim zdaniem zastąpi jakby rolę wokalnego lidera, którą bez wątpienia rok temu pełnił Patrick Beverley? Bo jakby
te nakręcanie się w trakcie spotkań, które było w dużej mierze zasługą Patryka Beverleya, było na pewno czymś ważnym w Timberwolves w Minnesocie w zeszłym sezonie. I kto w tym roku właśnie będzie pełnił rolę takiego wokalnego lidera i mentalnego być może też? No, tu właśnie jest chyba największy szkopuł z tą wymianą, bo no nie wiem, Kat nie jest taką osobą. Gobert też raczej jest wycofany, jeśli chodzi o osobowość. Magdaniel jest już w ogóle. Chyba faktycznie trzeba to zrzucić na barki Edwardsa. Pytanie, czy podoła, tak? Austin Rivers się zarzeka, że może być takim podobnym gościem jak Beverly, że zachrzaniać w obronie, dawać inny przykład. No ale to nie jest, wiesz, Dokładnie. aż taki gracz, który potrafi innych tym zainspirować, Tak, tak? no jakby siła Patryka Beverleya była też w tym, że on nie tylko był tym wokalnym liderem w zeszłym sezonie, ale też naprawdę dawał jakby tą wartość koszykarską, nie tylko No tak. tą wokalną rolę lidera, którą na pewno pełnił, więc nie spodziewam się, że Austin River jeszcze ma tyle paliwa w swoim baku, żeby wejść na chociaż połowę tego poziomu, na którym był Patrick Beverley w zeszłym roku. No, dlatego tak powiedziałem, dlatego bardzo dużo zależy od Anta no pewnie on też często będzie bronił najlepszych obwodowych rywali, a przy okazji powinien dążyć sobie w ataku, także no duży ciężar na nim, ale środowisko ma zapewnione, tak? Jakby kiedy to sprawdzić, jak nie teraz, tak? Warto się dowiedzieć, czy jest takim graczem, który to udźwignie, zanim podpisze przedłużenie, tak? A nie, kurde, podpisywać jak z Bigginsem, kiedy było wiadomo, że typ nie da rady tego pociągnąć, tak? Tak, dokładnie. Więc to jest dobry test po prostu ten sezon dla Anta i dla reszty, tak? No, wiadomo, że jeden gracz nie zmienia wszystkiego, ale jest potrzebny jakiś taki lokalny lider, tak jak mówisz, więc zobaczymy. Też pojawiło się nazwisko Austina Riversa, o nim raczej nie będziemy dzisiaj za wiele rozmawiać, ale powiedział też w trakcie konferencji prasowej kilka naprawdę miłych zdań w stronę Jaydena McDanielsa, że jakby jak patrzę na tego gościa, to jest pod dużym wrażeniem, że może zrobić wszystko na parkiecie i jeżeli patrzę na jego możliwości w defensywie, no to nie zazdrości rywalom, jeżeli będą pod opieką właśnie McDanielsa. I tutaj też mogę zdradzić, że przed podcastem rozmawialiśmy, że być może zbyt optymistycznie ja przynajmniej podchodzę do Timberwolves w tym sezonie, ale Jaden McDaniels na pewno zyska rolę startera, przynajmniej tak mi się wydaje, i dołączy do tej czwórki Kat, D'Lo, Edwards i Rudy Gobert. Piątym będzie właśnie Jaden McDaniels i czy on może gdzieś, znaczy i tak zadania będą mocno podzielone w Timberwolves, ale czy on będzie miał wystarczającą rolę, żeby zrobić ogromny przeskok, ogromny może nie, ale duży przeskok względem poprzedniego sezonu i być tym ważnym graczem w rosterze Timberwolves? No pytanie, co rozumiem przez duży przeskok, tak? Jeżeli mówisz o statystykach, to nie wiem, czy będą dużo lepsze, szczególnie punktowo, no bo jest tyle rąk No to właśnie do fakt. nakarmienia, że tak powiem, piłką. Ale no na pewno będzie miał ważniejszą rolę niż sezon temu, jeśli chodzi o defensywę na obwodzie, tak? Tak jak mówisz, ta obrona point of attack była głównie prowadzona przez Beverleya, a teraz Beverleya nie ma i w pierwszej piątce za to będą odpowiadać Ant i McDaniels. No i McDaniels pewnie bardziej, bo jednak Ant potrzebuje zachować trochę siły na atak, tak? Nie oszukujmy się, nie można na 100% grać po obu stronach boiska cały mecz, bo no tam jest taka intensywność gry, że wiesz, po prostu jak chcesz na maksa grać w obronie, to potem fajnie z parę akcji po prostu postać w rogu i ewentualnie rzucić trójkę, jak dostaniesz piłkę, tak? I no i pewnie takim gościem będzie McDaniels, tak? Wszystko zależy od matchupów. Wiadomo, że raz najlepszym obwodowym graczem przeciwnika jest rozgrywający, a raz skrzydłowy, tak? I od tego też może zależeć dystrybucja piłki w ataku i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy od konkretnego rywala, konkretnego meczu. Ale po tych dwóch graczach trzeba się spodziewać się jak najwięcej obrony na obwodzie. I no tak, za Magdalena też mocno trzymamy kciuki w tym aspekcie. Też A w się tak. ataku to co dorzuci, to wiesz, to jakby przyjmiemy z pocałowaniem ręki, on nie ma jakiejś wielkiej roli w ataku, jest, nie wiem,
czwartą, piątą opcją nawet. Albo i dalej. Głównie powinien skupić na obronie i na wykańczaniu czystych pozycji, tak? Dokładnie. Też jak rozmawialiśmy z Maćkiem Mudenem, jeżeli chodzi o draft, to właśnie w rozmowie z nim porównałem gdzieś Jeremiego Sochana, wtedy jeszcze zawodnika Baylor, właśnie do Jaydena McDanielsa, że o nich, jeżeli chodzi o charakterystykę, są zawodnikami nie identycznymi, ale zbliżonymi do siebie na pewno. To tak gdzieś jako odskocznia właśnie w nawiązaniu do Jeremiego Sochana i tego, że lada moment będzie wchodził do NBA. Omówiliśmy tych zawodników pierwszej piątki. Powiedzieliśmy, myślę, sporo, to też teraz trzeba trochę powiedzieć o głębi tego składu, bo kilka nazwisk na ławce jest. Tutaj zacznijmy od Jalena Noela, Kyla Andersona, jest jeszcze przecież Taurean Prince, Nas Reed, Austin Rivers właśnie, Eric Pascal, który no fakt. Słucham? Jeszcze Bryn Forbes. Brent Forbes, tak, jest też zawodnik, który w zeszłym roku dostawał minuty Jordan McLaughlin, tak? Też dostawał swoje minuty, więc ta głębia, nie każdy z nich na pewno będzie dostawał duże minuty, oczywiście, ale ta głębia tego składu wcale nie jest taka płytka, jak mogłoby się wydawać, albo jak się o tym mówi. No tak jak mówiłem, po wymianie Goberta wydawało się, że będzie płytko, a potem się zrobiło dość głęboko po dodaniu tych wszystkich graczy, o których powiedziałeś. I no, czy na mecz będą dostawali duże minuty? Może nie. Ale w NBA jest tak, że czasem ktoś odpoczywa po back-to-backu, czasem jest jakiś drobny uraz. I najlepiej, żeby ten następny gość, który ma zrobić ten step up i zagrać minuty kogoś, kto normalnie gra więcej, był na jakimś tam poziomie, tak? I masz więcej ludzi, którzy mogą wskoczyć płynnie w troszkę większą rolę w kilku spotkaniach, tym lepiej. Więc no tak jak mówiłem, nagle okazało się, że wolni agenci chcą podpisywać umowy w Minneapolis, bo widać, że ta drużyna chce coś walczyć, tak? I Kyle Anderson został podpisany za naprawdę dobrą cenę. W Memphis był jedną z kluczowych postaci i za mało się o tym mówi. To jest taki glue guy, który, wiesz, robi te wszystkie potrzebne rzeczy na boisku, których nie widać w statystykach. I moim zdaniem w Memphis to będzie mega widoczne. Ludzie tam dalej typują ich top 4 konferencji. Jaren Jackson Jr. ma kontuzję i nie ma Andersona. Tam się pod koszem zrobiło strasznie płytko, no ale to nieważne. A reszta graczy w Minnesocie. No, Bryn Forbes to sprawdzony shooter. Rivers chce pełnić rolę obrońcy na obwodzie, tak jak już mówiliśmy. McLaughlin może uspokoić go, coś tam rozegrać. No właśnie tutaj na pozycji rozgrywającego jest troszkę płytko, bo no, nie daj Boże, Dilo coś się zrobi, to zostajesz albo z McLaughlinem, albo z Noelem rozgrywającym w piątce, tak? I chyba oboje jeszcze nie są gotowi na aż taką rolę. W sensie McLaughlin pewnie nigdy nie będzie, bo tam brakuje warunków fizycznych. A Noel to raczej taki gość z ławki, właśnie instant scorer, bardziej combo guard, tak? Niż rozgrywający. I tu można szukać pomocy właśnie u Kyle Andersona, który jak Morant był kontuzjowany i Memphis miał dalej tą swoją serię, nie wiem, czy pamiętasz, Tak. to on tam często przeprowadzał piłkę. I notował tam mecze na 5-6 asyst. Nawet dzisiaj, kurde, nie wiem, 20 parę minut miał 4 czy 5 asyst w preseason, bo po prostu też nie było Russella, więc ktoś musiał tą piłkę przeprowadzić. No i czasem pojawiło się łatwe podanie, pyk i asysta, tak? Tak, no, Więc cały slow-mo Anderson. tak. No, robi to wszystko powoli, ale dokładnie, tak? Jak to mówią, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Dokładnie, tak. A żebyś tak miał się teraz jakby uszeregować, uporządkować trochę zmienników Timberwolves i wcielić się w rolę Chrisa Finch'a, to jakbyś ukrócił ten roster do 9 zawodników, czyli tych czterech z ławki, powiedzmy od Sixmana do tych mniej ważnych, bo myślę, że tak 9-10 osób w rosterze to jest tych najważniejszych, tak? Reszta będzie oczywiście miała swoje momenty w sezonie, no ale jednak ten prawdziwy roster myślę, że do 9-10 zawodników powinniśmy ograniczyć. No to na pewno pierwszym wysokim z ławki jest Kyle Anderson, a pierwszym niskim Jalen Noel, tak? A dalej to naprawdę
Naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo to chyba zależy po prostu od tego, jak się będą prezentowali w sezonie i też od meczapu pod konkretną drużyną w playoffach, bo dalej poziom jest mocno wyrównany. No, trzymam kciuki za Riversa, żeby faktycznie pokazał tą obronę. I jest jeszcze jeden gracz, o którym nie mówiliśmy, Nathan Knight. Bardzo mi się podoba jego energia i bardziej kibicuję mu niż Nazowi Udowie na przykład, tak? No ale mówię, to kwestia miejsc 8 i 9 jest mocno otwarta moim zdaniem. Jakby miejsca 6 i 7 są w miarę klapnięte, przynajmniej według moich przewidywań i też preferencji kibicowskich, bo Noble to chyba mój ulubiony gracz w tej chwili z Timberwolves. Czekam na jego wystrzał. A miejsca 8-9, mówię, mogę ci to powiedzieć po 10-15 spotkaniach, już 20. Więc ostatnie pytanie będzie takie samo, które zadałem ostatnio Kubie z LA Clippers. I chciałbym tutaj zapytać o to, jak w ogóle widzisz Minnesotę na tym zachodzie, bo powiem ci szczerze, że zachód jest tak mocno wyrównany w tym roku, jest tak przepełniony talentem, że ciężko jest mi jakkolwiek przed sezonem ułożyć power ranking, sklasyfikować drużyny takie jak Minnesota, Clippers, Nowy Orlean przecież, Memphis, Suns, tak naprawdę 1-6 nawet myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, to są miejsca, gdzie ciężko kogoś przypisać do konkretnej lokaty i to jest fajne, bo nie mamy już tych czasów, gdzie czekaliśmy tylko na kolejne finały Warriors-Cavs, tylko tutaj może się zdarzyć wszystko i to, że Golden dość pewnie wygrali w zeszłym roku mistrzostwo NBA, okej, w tym roku też są w gronie tych ścisłych faworytów, ale to wcale nie znaczy, że będą mieć łatwo na tym zachodzie, bo tak jak mówię, jest przepełniony. No, Goldeni są mocni, jeśli Klay wróci do siebie, ale też oddali kilku zadaniowców, zastąpili ich innymi. No, ale tu raczej bym ich z pierwszej czwórki nie wyrzucał. Clippersi będą mocni, jeśli zdrowie dopisze, no wiadomo. Tam w ogóle składać jeszcze głębszy. Jeżeli Kawhi i George będą grać, nie wiem, w 50-60 spotkaniach, to oni tam naprawdę powinni wymiatać. A dalej moim zdaniem ta sprawa jest otwarta. Suns się zrobił burdel z właścicielem i z kontaktem Aitona z trenerem. Dallas stracili Bransona. Memphis już mówiłem, jest pod koszem, jest kiepsko. No, New Orleans mogą być mega groźni. Pytanie jak Zion, tak? Ale no, ja tu widzę walkę o miejsce 3-4 dla Minnesoty. I tego powinniśmy oczekiwać, tak? W zeszłym roku ile było? 47? 46? Oj, teraz nie jestem pewien, ale zaraz myślę, że Coś koło możemy. tego. W każdym razie 46-36, tak, 40 36. zwycięstw, No 36 porażek. to no moim zdaniem Gobert powinien to polepszyć o co najmniej 5 spotkań, jak nie więcej, tak? I mam nadzieję, że to da top 4, bo wtedy jest przewaga parkietu w pierwszej rundzie i masz większą szansę, żeby wyjść do drugiej. I to powinien być cel minimum, moim zdaniem. No bo nie po to podpisujesz takiego gościa i oddajesz wszystkie piki, żeby zostać w tym samym miejscu, tak? Dokładnie. I no, liczę na to, a potem na walkę jak równy z równym w finale konferencji. To, co powiedziałeś, że liga jest tak cholernie wyrównana, to tylko właśnie daje pole do takich spekulacji i one stanie są z kosmosu, może się tak zdarzyć, nie? To tak jak mówisz, to nie jest pewniak, że było Warriors Cavs. To były piękne drużyny, ale tam za drugim, trzecim razem to już się znudziło. A tutaj właśnie w tym momencie, kiedy liga się stała taka super wyrównana, Minnesota może o coś walczyć. No i no cóż, no, nastroje przed sezonem są bardzo, bardzo pozytywne u nas a nie tak pozytywne u ludzi jakby spoza kręgu fanów. Także no, mamy nadzieję zagrać wszystkim na nosie. Zobaczymy, co czas pokaże. Dobra. Dziękuję bardzo Tobie za rozmowę, za to, że znalazłeś czas, żeby porozmawiać. Myślę, że wszystkie najważniejsze tematy omówiliśmy. Czy chciałbyś jeszcze może coś o czymś wspomnieć? No, chciałbym wspomnieć, że osoba coacha Fincha może tutaj zrobić różnicę i
bardzo, bardzo duża odpowiedzialność też na nim, jak tym wszystkim zrotować, żeby to działało. I czytałem też artykuły, że Wolves mogą być jedyną drużyną, która może stosować dwa różne schematy obrony pick and rolla, w zależności od tego, czy Gobert jest na parkiecie, czy centrem jest Kat, tak? Bo z Katem bronili wysokim show, robili pułapki i po prostu potem rotowali jak szaleni do tych strzelców po rzucie piłki. A Gobert może grać drop, czyli wiesz, odcinasz te trójki i Gobert tam czyści pod obręczą. I Kyle Anderson w jakimś tam wywiadzie wspominał, że nie wiem, chyba 3-4 drużyny w NBA mogą to zrobić i kolejną może być Minnesota. Także tutaj też duże nadzieje, ale odpowiedzialność po stronie trenera. Trzymam kciuki, nie? Bo to totalnie przemeblowany skład, super trudne zadanie. Rudy jest po Eurobaskecie, Kat po chorobie. Całe szczęście start sezonu jest na lajtowym terminarzu i to też jest super, bo tam pierwsze 10 spotkań to powinno być 7-3 co najmniej, tam są same ogóry, że tak powiem. A jest Oklahoma moja wśród tych 10 spotkań? Bo szczerze nie wiem, jak wygląda termin Oklahomy. No właśnie tam chyba jest z 2 razy Oklahoma Okej. i 3 razy San Antonio, czy coś takiego, więc no i Lakersi, którzy uważam, że będą kiepscy ciągle. Tak, no terminarz jest super łatwy na początku, potem się robi cięższy w środku i potem jest taki średni na koniec. I to jest chyba dobre właśnie dla tej drużyny, żeby się trochę rozkręcić, a potem mieć challenge i ewentualnie po All-Star rozkminić, jak to poprawić, tak? I wtedy znowu na fali wznoszącej przystąpić do playoffów i coś tam ugrać, tak? Więc to też jakby dobrze się złożyło dla fanów Timberwolves, że to w ten sposób wygląda. Okej, dobra. Dziękuję tobie bardzo serdecznie. Tutaj jeszcze do naszych widzów tylko mam prośbę o łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będziemy za wszystko wdzięczni. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy wam bardzo. Na razie. Cześć. Cześć.